Cześć kochani, dzisiaj unboxing PC-towej wersji Dying Light Stay Human. Jak widać, wersja cyfrowa do pobrania. Tylko polski dubbing dostępny do pobrania w ramach aktualizacji. 18 lat. Do aktywacji jest wymagane połączenie z internetem. No i do pobrania, już nie ma nic. Co my tu mamy? Wymagania. Zawsze patrzę na zalecane, ale nie ma, nie widzę. A nie, jest, są niżej. Zalecane. Windows 10, AMD, Intel 3,6 GHz, Ryzen 5 3600, czyli sześciordzeniowy. No i Intel też sześciordzeniowy, 8600, pamięć 16 GB. No nie dziwne, że zalecane jest 16 giga już dzisiaj pamięci, bo rzeczywiście, żeby wczytywanie było rzadsze, to tyle powinno być. SSD 60 giga wolnego, no, RTX 2060, żeby był ray tracing. I tak z DLSS-em on musi chodzić. No, zobaczymy. Ok. Jedziemy z tematem. Próbujemy to otworzyć. Okej, okay. Tak wygląda środek. Teraz zobaczymy, co jest z dokumentacji. Ok, czyli szału nie ma. Karteczka z kluczem, karteczka z ostrzeżeniami. Środek wygląda tak. Okładka tylna wygląda, z tyłu wygląda tak. Z przodu wygląda tak. No, także cały unboxing, słuchajcie, to jest cały unboxing. Cóż, szału nie ma. Jeszcze raz wśród pokażę całość. Pozdrawiam.